Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj test Olaplexu 0 i Olaplexu trójeczki. Także zabieramy się za testowanie. Tak wygląda Olaplex 0. I on ma taki atomizer. Natomiast Olaplex trójeczka... Dobra, jest ok. Nie chciało mi się na mocno przymocować lampy i niestety spadła nam, ale już wracam. I tak wygląda Olaplex trójeczka. I to jest bardziej taki, taka maska po prostu, odżywka maska. A to pewnie będzie takie wodniste, tak. To jest taka woda bardziej, a to jest taka konsystencja pewnie odżywki czy maski. Ja umyłam sobie włosy, bo tak najpierw właśnie trzeba zrobić. I zrobiłam to dwukrotnie szamponem z L'Oreala Enforcer. Tak on wygląda. No mam już go, zobaczcie, dotąd jakoś, ale ja go używam od sierpnia albo września, jakoś tak, więc serio, już tak długo go mam. Dobra, i teraz wam przeczytam o tym Olaplexie 0. Tak. To intensywna kuracja inspirowana profesjonalnym zabiegiem, która doskonale przygotowuje włosy do dalszej naprawy, czyli to jest taki krok pierwszy przed każdą jakąś głębszą pielęgnacją. Wydaje mi się, żebyśmy mogli nawet użyć ten produkt przed użyciem jakiejś lepszej maski czy czegoś innego. Niekoniecznie właśnie produktu z Olaplexu. Zobaczymy. Będę to oczywiście testować w kolejnych dniach. I teraz tak. Ten Olaplex Zero odbudowuje wiązania, wzmacnia i skutecznie chroni ich strukturę. Kosmetyk stanowi pierwszy krok dwuczęściowego systemu z tą właśnie trójeczką Hair Perfector. Wzmacnia i odbudowuje wszystkie typy zniszczonych włosów. Idealnie przygotowuje włosy, aby mogły wchłonąć maksimum składników z dalszych etapów zabiegu. Odbudowuje włosy po zniszczeniach wszelkiego rodzaju, m.in. po zabiegach fryzjerskich czy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dzięki najwyższemu stężeniu opatentowanej technologii Olaplex wzmacnia włosy. Kurację należy stosować raz w tygodniu lub 2-3 razy w tygodniu w przypadku włosów zniszczonych. Także zobaczę, będę to dobierać oczywiście do stanu moich włosów. Zobaczymy, jak w ogóle pierwszy raz tutaj zadziała, czy będę musiała robić to często, czy rzadziej i tak dalej. O tym będę Was informować później. Tak, wzmacnia włosy, chroni strukturę włosu, odbudowuje mostki dwusiarczkowe, pozostawia włosy silne i zdrowe. I sposób użycia: na czyste, umyte włosy, czyli mamy już, nanieś Olaplex 0, pozostaw na włosach 10 minut, nie spłukuj. Następnie zastosuj Olaplex trójeczkę i pozostaw na kolejne 10 minut. Spłucz dokładnie, jeżeli czujesz obciążenie, umyj włosy szamponem Olaplex 4 i nałóż odżywkę Olaplex 5. I teraz jest wskazówka, żeby rozczesać włosy właśnie przed nałożeniem zero, Olaplexu 0, żeby równomiernie się wszędzie rozprowadził. Ja będę na pewno trzymać dłużej te produkty niż po 10 minut. Myślę, że z 2 godziny spokojnie sobie z tym pochodzę, czy tam godzinę, no zobaczymy. Może godzinę z jednym, godzinę z drugim. Bo chcę właśnie, żeby maksymalnie to odżywiło włosy, a nie 10 minut to moim zdaniem nic nie zrobi, a ja sobie w międzyczasie po prostu posprzątam dom, także połączę tutaj dwa w jednym. Dobra, to teraz mamy Olaplex 0 przeczytany, przeczytam od razu o tej trójce i wtedy zaczniemy dopiero nakładać to robić. Aha. I tutaj mamy 155 ml w tym, a w tym trójce mamy stówkę. Maska Olaplex trójka, no czy to jest maska, tak mi się wydawało, regeneruje i wiąże mostki dwusiarczkowe, przywracając włosom naturalną strukturę. Jest to produkt przeznaczony do pielęgnacji włosów suchych, zniszczonych, zwłaszcza tych poddawanych zabiegom koloryzacji bądź dekoloryzacji, czyli idealnie coś dla mnie, bo ja miałam i jedno, i drugie. Kremowa konsystencja łatwo rozprowadza się na włosach i ułatwia rozczesywanie. Wzmacnia, poprawia kondycję włosów oraz przedłuża trwałość koloru. Kosmetyk kondycjonuje włosy m.in. po zabiegu prostowania, poprawiania skrętu czy po koloryzacji, dekoloryzacji. Pielęgnacja włosów maską Olaplex trójka to odbudowane, nawilżone, mocne i gładkie włosy. Dobra, i teraz co tu mamy jeszcze? Tak, właściwości. Odbudowuje zerwane mostki dwusiarczkowe, nawilża, odżywia, przedłuża trwałość koloru, doskonały produkt do kondycjonowania włosów po różnych zabiegach, wzmacnia i poprawia strukturę włosów i ich wytrzymałość. No, czyli dwa razy to samo napisane. Dobra, ale teraz sposób użycia. Maskę należy nakładać na wilgotne, umyte wcześniej włosy od nasady aż po końce. Delikatnie wmasuj, przeczesz grzebieniem, gdzieś tutaj miałam grzebień, ale pewnie... Jasiu już go gdzieś tu wziął. O, mamy taki szeroki.
przecież grzebieniem i pozostaw na włosach od 10 do 20 minut. Czyli widzicie, to na jednej stronie pisze o trójce, że trzymać 10 minut, a tutaj od 10 do 20. Ale ja tak jak mówię, będę to z godziny na pewno trzymać. Dobra, ja mam włosy umyte, wilgotne, także nie pozostało nic innego jak nałożyć. Pierwszy produkt, leśny nam tu otwiera, a ja sobie to pomału rozszerzę. Co, nie idzie otworzyć? Chciałam nożyczkami, bo coś. Czemu nożyczkami? Ale ty mi nie zabieraj tego, ty zostaw tutaj to. Okej, ja idę po nożyczki. Dobra, to idź, a ja tutaj wam w międzyczasie pokażę, ile mi nowych włosków wyrosło. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale ja mam po prostu ich mega dużo. Nie, no teraz tutaj te są większe, ale przed chwilą jak się czesałam, to pełno takich małych, których w ogóle wcześniej nie było, a na przykład jak mam kitkę, to wszystko tutaj tak stoją, te małe włoski. Przyniosłam sobie gumkę, żebym mogła łatwiej sobie tutaj na te włosy nałożyć i dokładniej, co najważniejsze, bliskiej. I też po tych witaminach, bo teraz już skończyłam tą 3-miesięczną kurację, ponad 3 miesiące, bo tam było 100 tabletek, także myślę, że to jest to i to. Także wam podlinkuję jedno i drugie, bo serio widzę mega, mega efekty. Nigdy nie miałam tylu małych włosków tutaj. Wszędzie one dosłownie są. Zobaczcie, tutaj normalnie mam aż, jakbym miała jakieś brudne, a tu są nowe włoski. Po prostu tak gęste tutaj. Nie, że wiecie, 3 włoski nowe, tylko naprawdę mega. Tutaj ta linia się cała zagęściła. Super. Tak. Nie, nie, ty mi nie będziesz nakładać, bo to jest takie chemiczne i ty nie możesz tu. A tu nie mówię tym psiksakiem. Nie. O, ja matko, widziałeś to? Ty możesz mi nakładać, jak jest normalna odżywka. To jest takie nie wiadomo co. Więc tu mi lepiej. A jaką odżywką normalną, co? Nie wiem, nie, to nie, to jest szampon. A to jaką? Czekaj, tu, tu ja się było do otwierania, patrz, widzisz? A my tu się szarpaliśmy. Mama, a jaką mogę robić? No dzisiaj żadną, bo ja dzisiaj nie używam innej. Ja tylko to, co dzisiaj używam. Dobra, i co, teraz będzie już psikać? Czy trzeba coś tu odblokować? Aha, teraz było zablokowane chyba. O matko, ale to mocno pryska. Szkoda, że to nie taka bardziej mgiełka. Muszę te włosy jakoś tak bardziej tu chyba chwycić, bo zobaczcie, tak mega mocno. Pryska, daj mi się tu ręcznik może. Może damy tym razem więcej tego, żeby te włosy już były bardziej zregenerowane, a jak już będą efekty, wiecie, lepsze, to po prostu później przy kolejnym razie dam tego mniej. I może tak to po prostu zrobimy. Dobra, tak tu blisko, aż u nasady nie będę nakładać, no bo bez sensu, tam są włoski zdrowe, moje naturalne, także. A idę opowiadać o bajunkę. No idź. Idę, to chodź. Tą jedną partię mam włosów, teraz sobie tutaj odwinę. Jak możecie mi polecić jakąś fajną wcierkę do włosów, to piszcie, bo tak jak mówię, no ta była super, bo mega przyspieszyła wzrost, ale ona przytłuszczała mi włosy niestety. Także szukam czegoś, co ich nie będzie aż tak przytłuszczać, no bo trochę było to uciążliwe mimo wszystko. Wcierka fajna, jak komuś zależy właśnie, żeby włoski szybko urosły, to polecam, ale no wtedy trzeba mieć włosy codziennie, bo inaczej to wygląda słabo. No jak długo to będziesz robić? Mama? Tak? Dobrze, daj mi łapę w górę i dużo słów. Dużo słów? Tak. Nagrywa w ogóle? Nie. No nagrywa, nagrywa. Nie rób, bo lampa spadnie. Ale chodź wątek. Wątek. Dobra, tak trochę to powgniatam tu. Ja mam tutaj lustro, więc wszystko przynajmniej widzę. Jasiu, ale tak nie wgniataj, bo ja tam nic nie mam. He? Jak ten produkt jest nałożony, to wgniatam, wiesz? A tak samych włosów tu nie. To dobra. Dobra.
Maliza. To są te. Dziękuję. Ojej, a mi tu prysło w ucho. Nie rób, Jaśku. Nie rób, nie dotykaj, bo nie wiem, co to jest tu za chemia. Tylko nie dotykaj rączkami. Zobacz, to taki mocno zwilżam, żeby faktycznie były całe w tym produkcie. I nie wiem, czy owijać to czymś, wiecie, jakimś turbanem, żeby tam było ciepło, czy po prostu Olaplex działa normalnie. Ja kiedyś robiłam sobie Olaplex, ale to było mega dawno i ja już nie pamiętam, a zresztą to nie był taki produkt, tylko to był ten, co się wykonuje w salonach, a ja po prostu to robiłam w domu. Ale to było też bardzo dawno temu, więc nie pamiętam. Tutaj włosy, które są jakby, wiecie, na wierzchu i te włosy, które mam tutaj na wierzchu, to one są jakby tutaj wyżej bardziej zniszczone. Także im tutaj dam więcej też wyżej, no żeby to się po prostu wszystko mi zregenerowało. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobranoc, gdzie ty idziesz? Zmęczony jesteś? To mógłbyś spać dłużej, a nie do 8 i się obudziłeś. No za mało. Idziesz spać teraz? To co robię? Co ty będziesz kombinował? Pisiu tak mi wołał. No, Pisiu cię wołał jakiś. Dobra. O, te już to są... nadal wilgotne, ale już takie, wiecie, nie są mokre, tylko wilgotne, już przeschły pod spodem te włoski. Wpiły pewnie ten produkt. Dobra. Dam tutaj tak trochę wyżej jeszcze. I pamiętajcie, że nie spłukujecie tego, tylko na to nakładacie tą trójkę. Tu dam trochę te takie... pod spodem, co są, to one się też, wiecie, od ubrań, od wszystkiego trochę niszczą. Także im też tu wyżej trochę dołożę. Tu myślę, że widać chyba taki meszek tu z tych małych włosków. Nie wiem w sumie, czy to w tej kamerce widać. No tutaj chyba na pewno widać. Nie wiem, ja sobie chyba nałożę coś na nie, jakiś turban, żeby było im cieplej jednak. Tak myślę, że chyba nie zaszkodzi ciepło. Raczej zawsze pomaga. I nie wiem też, jak to wygląda sprawa z pielęgnicą, żeby, wiecie, pielęgnicą ultradźwiękową, żeby to przetestować. No tak tyle mam tego. No ale zobaczcie, że ja bardzo dużo tego nałożyłam, więc kolejny raz nie będę aż tyle nakładać tego. Więc starczy wtedy na dłużej. Dobra, i teraz to zwiążę. I nałożę sobie jakiś tutaj czepek czy turban, coś tam takiego. I powrócę do Was, jak już będziemy nakładać ten Olaplex trójkę. I powiem Wam wtedy, ile to trzymałam na włosach. Słuchajcie, jestem po prostu taka zła, że nawet zapomniałam lampy zapalić. Dobra, zapalę lampę. Jak zaczęłam dla Was nagrywać, przedtem chciałam właśnie, jak zaczynałam filmik, to pokazało się, że trzeba sformatować kartę, bo niestety coś tam i wyłączyła się kamerka po prostu, bo był błąd. Poszłam podłączyć pod laptopa, wzięłam wszystkie pliki, przegrałam, które były z dnia wczorajszego nagrywane, żeby się nic nie usunęło i chciałam sformatować, niestety nie szło dokończyć formatowania, nie wiadomo dlaczego, mimo że już to robiłam kilka razy na innych tam rzeczach, inne karty formatowałam, no tutaj nie szło z tego zrobić. I teraz do Was przyszłam, nagrywałam Wam bardzo długo, jak nakładam Olaplex trójkę, wszystko po kolei pokazywałam i tak dalej. Tak jak widzicie, mam już po prostu na głowie nałożone. Okazało się, że za chwilę się, jak ja już skończyłam nakładać, kamerka wydała dźwięk taki jak zawsze, jak się, wiecie, no po prostu wyłączy.
I nie ma tego pliku w ogóle, nie wiem, co się z tym stało. Muszę sprawdzić i ją zobaczyć, czy jeszcze ma gwarancję. Jak ma, to ją po prostu wyślę, będę nagrywać przez ten czas telefonem. No bo wiecie, trochę kasy jednak kosztowała, to no niby tylko GoPro, ale no ponad 1000 kosztowała, no to wiecie, powinno to działać. Wiem, że są aparaty, które kosztują z 10 czy 20 tysięcy, no ale no to wiadomo, to są dla jakichś kont, które mają po miliony subskrypcji. A mi starczy po prostu taka kamerka, no i trochę bez sensu, że ja tutaj dla Was nagrywam filmik, a ona mi się popsuła, także no wina sprzętu. Ta pierwsza część, mam nadzieję, że się nagrało wszystko, bo nawet z nerwów nie sprawdziłam, jak nakładaliśmy ten Olaplex Zero. Ja trzymałam ten Olaplex Zero 50 minut, bo to Wam mówiłam, ale to no niestety się nie nagrało. 50 minut i miałam nałożony czepek. I na to turban. I tak sobie z tym chodziłam i było mi już mega gorąco, więc stwierdziłam, że już to ściągam, ale już było 50 minut minęło, więc przyszłam tutaj do Was. I partia po partii znowu nakładaliśmy Olaplex trójeczkę, z tym, że najbardziej skupiłam się tutaj na tej partii włosów z wierzchu, gdzie one były najbardziej zniszczone, bo tam właśnie jak najwiecie, przedtem farbowałam czarną farbą, to starałam się, żeby jak najwięcej było tutaj na wierzchu, żeby jak najlepiej ten kolor wyglądał, żeby się błyszczały, żeby było równo pokryte i tak dalej. Później je dekoloryzowałam, no to znowu wiadomo, jak tu było przedtem na wierzchu jak najwięcej czarnej farby, no to było trudniej ten kolor zdjąć, czyli te partie tutaj z wierzchu były bardziej dekoloryzowane. Później kąpiel rozjaśniająca, również najbardziej skupiałam się na włosach na wierzchu. I teraz dałam im bardzo dużo produktu tej Olaplexu trójeczki, tak samo było z tym tutaj zero. Jak najwięcej dałam na górę, nie pod spód, ale właśnie na górę włosów, na górę, no tyle to brzmi, na wierzch, no na wierzchnią warstwę włosów. Z tego względu, że one po prostu były najbardziej zniszczone, najbardziej przedtem były poddane tym różnym zabiegom chemicznym. I tak, teraz podtrzymam to znowu na włosach jakieś 50 minut do godzinki i to zmyję chłodną wodą i wysuszę włosy suszarką i przyjdę Wam pokazać efekty. Mam nadzieję, że to chociaż to się nagrało. I tak jak mówię, sprawdzam za chwilę, kiedy gwarancja, czy to już czasem nie minęła gwarancja, bo jak była na rok, to minęła, jak na 2 lata, to chyba jeszcze nie, bo chyba ona jakieś latem była brana. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że to jeszcze ma gwarancję, za chwilę właśnie poszukam, bo to zamawialiśmy na Allegro. I jeśli, wiecie, jeśli ma, to ją wysyłam, no bo już kilka razy mi coś wyskoczyło ostatnio, w przeciągu ostatnich dni, że jest coś nie tak z kartą. Wam mówiłam, że nagrywałam, się okazało, że ona się wyłączyła i nie nagrywała. Więc zobaczymy, no karta jest oryginalna, to nie jest jakieś chińskie, wiecie, jakaś chińska podróba, bo brałam oryginalnie właśnie, żeby te wszystkie, żeby szybkość miała dobrą zapisu i tak dalej. Na wszystkie parametry zwracałam uwagę, żeby była dobrze dobrana do kamerki, szybkość zapisu i tak dalej. Więc nie wiem, dlaczego tak się stało. I no po prostu będę reklamować kamerkę i tyle. Wiem, że to może być też wina karty, ale ta kamerka niekiedy ma tak, że jak na przykład ją podłączę do laptopa i później już ją, wiecie, rozłączę, bo już zgrałam pliki, to nadal na kamerce widnieje napis, że jest podłączona i nie idzie nic z nią robić, trzeba tak długo trzymać przycisk, aż się w końcu wyłączy i włączy na nowo. Także to jest jakiś błąd tutaj kamerki, myślę. Kiedyś tego nie robiłam, teraz w przeciągu ostatnich dni coś jest z nią nie tak. Także dobra, przychodzę do Was już, kochani, z efektami. Wracam do Was z efektami na włosach. Jak widzicie, są już wysuszone. I powiem tak, jakoś mnie to nie zachwyciło za bardzo, także no nie wiem, co mam tutaj powiedzieć na temat tego produktu. Pokładałam w nim mega nadzieję, że wiecie, że te włosy będą takie śliskie, lejące się, wiecie, tak jak jest to w tych wszystkich reklamach Olaplexu. No natomiast to jest chyba jednak kit, a nie hit. Odżywki Anwen lepiej działają niż to tutaj cudo. Zobaczę jutro, może te włosy, wiecie, nie będą już takie spuszone, może będą bardziej wygładzone, albo po prostu potrzeba czasu, może muszę to wykonywać więcej razy. Ale no nie wiem, jak na taki zabieg, to liczyłam, że to po prostu efekt będzie natychmiastowy, no bo jednak to nie są małe pieniądze i wiecie, tak tym bardziej, że ja nie mam jakoś bardzo zniszczonych włosów, tylko właśnie takie, wiecie, partie są poniszczone. A całe włosy są jakieś takie spuszone, fakt, że są takie w miarę proste i błyszczące, no i takie miękkie. Ale ja liczyłam taką, wiecie, taflę włosów, jakieś tutaj mega takie wygładzenie ich, dociążenie, a one są, nie wiem, wyglądają tak, jakbym umyła je tylko szamponem i nie nałożyła żadnej odżywki. No naprawdę, jakoś tak w ogóle bez szału, bez życia te włosy są.
Także jakoś mnie to totalnie nie zachwyciło. Kiedyś robiłam Olaplex i te włosy miałam faktycznie zniszczone i efekt był. Z tym, że to był Olaplex taki, który wykonuje się w salonach, a ja go zrobiłam w domu, ale wiecie, to po prostu był ten produkt sam. A tutaj jest taki typowo, który się używa w domu i jakoś ja nie widzę żadnej różnicy na moich włosach totalnie. Tak jak mówię, no zwykłe odżywki robią lepszą robotę niż ta tutaj kuracja. Także no nie wiem. Serio, liczyłam na jakiś super efekt, że te włosy będą zregenerowane, lśniące. No one są, wiecie, miękkie i tak dalej, ale to mi zapewniają zwykłe odżywki za dwie dychy, więc nie wiem. Nie wiem, dajcie znać, czy używałyście tego Olaplexu Zero i trójeczki, jakie efekty u Was. No będę to stosować, na pewno tego nie wyrzucę, będę stosować to, żeby zobaczyć, czy po dłuższym czasie będą lepsze efekty, bo chcę te włosy zregenerować, ale jednak, no... Tak jak mówię, średnio. Jak na pierwszy raz efekt mnie nie powalił. Będę Wam później robić aktualizację, bo będę to stosować, tak jak tam było napisane, na przykład 2 razy w tygodniu. Pokażę Wam jeszcze te włoski z tyłu. Matko, Jasiu, nam całe lustro. Zobaczcie, same małe łapki są. Nie wiem, czy to widać? Same małe łapki. A tu to samo. Też łapki. Może jak wstanę, to tu. O, tu na pewno nie dosięgnął. Dobra, pokażę Wam, jak te włosy tu wyglądają. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Bo światło dzisiaj jest tragiczne. No ogólnie, tak jak mówię, no są takie bardziej wyprostowane, bo je tylko wysuszyłam. No ale bez szału niestety. Tak tutaj się prezentują. No chyba, że okaże się, że po, wiecie, po kilku użyciach będzie dopiero fajny efekt, no to Wam oczywiście o tym powiem. Ale póki co, jakoś Wam tego szczerze nie polecam. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej takie, wiecie, rozreklamowane, że wszyscy myślą, że o, zrobię włosy Olaplexem i będę mieć jak nowe, a to chyba jednak tak nie działa, wiecie, to jest chyba kit. Także dobra, tym akcentem kończę ten filmik, kochani. Dajcie subskrypcję, dajcie łapki w górę, żeby być na bieżąco, żeby widzieć kolejne jakieś testy kosmetyków, czy warto kupić, czy nie. Ja uważam, że tego jednak nie warto kupić. Chyba, że się to zmieni, to oczywiście o tym poinformuję i napiszę Ci tutaj w opisie filmiku, że jednak się to zmieniło. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!